Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejne nowe gazety Just Kick It. Jest to wersja niemiecka. Mamy dwa rodzaje Just Kick Itów z dwoma limitkami różnymi. Jedna do wyboru to Kylian Mbappé plus saszetka z kartami i dwie saszetki z naklejkami. A po drugiej stronie jest Ilkay Gündoğan z Niemiec i również to samo. Jest saszetka z kartami i dwie saszetki z naklejkami. Także do wyboru, do koloru. Kto co woli, komu co brakuje, to oczywiście bierze taką gazetkę. I zaraz tutaj, moi drodzy, patrzymy, co w środku, co w kolejnym wydaniu będzie. A więc mamy jeden egzemplarz. Tu będzie zaraz drugi. Ok, folie ściągnięte. Teraz sobie odczepimy naklejki. Karty są również, widzę tutaj, taśmą przyklejone. Czyli mamy saszetkę z kartami. Dwie saszetki z naklejkami. No i limitka. Zobaczymy, jak mocno jest przyklejona. No i coś czuję, że ciężko będzie to oderwać tak bez problemu. Bo niestety jest to mocno przyklejone. Oczywiście nie chcę tutaj na chama, na siłę rwać. Udało się. O, widzicie, w trzech miejscach jest klej, więc ja to sobie na spokojnie później odkleję z karty. Mamy teraz drugi egzemplarz. Odczepiamy. I limitka z Ilkay Gündoğan z Niemiec. Ja oczywiście mam już obu zawodników. Wziąłem po prostu po jednym egzemplarzu na film, żebyście wiedzieli, że jest taki wybór limitek i że to jest w niemieckim wydaniu. Ok, mamy to. Najpierw patrzymy do gazetki, co w środku. I co my mamy tutaj? Naklejki oczywiście, karty z mistrzostw. Najbardziej kosztowni tutaj zawodnicy, najdrożsi mistrzostw, czyli Mbappé, Vinicius i Foden. Sadio Mane, no niestety, nie mógł zagrać na mistrzostwach. Ciekawe, kto zdobędzie złoty puchar, puchar Limeta. Zane, Benzema, Bellingham, Nico Schlotterbeck, Kylian Mbappé, Becker, Jamal Musiala. Wszystko o Haalandzie, Lusail Stadium. Tam będzie finał rozgrywany. Komiksy, różne ciekawostki. I co będzie w kolejnym wydaniu? Sześć kart, czyli saszetka, z tego co widzę, plus limitka z Jamalem Musialą i saszetka z naklejkami. Tylko, moi drodzy, to jest FIFA, czyli nowa FIFA, moi drodzy, wychodzi, z tego co widzę, w kolejnym miesiącu. 13 stycznia będzie wydanie pierwsze z nowego roku i będzie nowa kolekcja, więc wow! No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, kiedy dokładnie to wyjdzie. Także no, ale nas tutaj gazeta Just Kick It zaskoczyła.
Także mamy już teraz informację, że będzie nowa FIFA 2023. A my teraz rozgrywamy pojedynek Francja kontra Niemcy. Złączymy sobie wszystkie saszetki z kartami i z naklejkami. Zobaczymy, kto tutaj wygra. Najpierw może z kartami. I mamy z Holandii Memphis Depay, Goal Machine. Arabia Saudyjska, Al Malki, Fans Favorite. I karty bazowe. Brazylia, Gabriel Jesus. Arabia, Al Amri. Maroko, Hakimi. Katar, Al Ravi. I jest Francja, Antoine Griezmann. 1-0 dla Francuzów. I Australia, Mabil. Moi drodzy, już zapewne wiecie, że no niestety nasza reprezentacja przegrała 3-1 z Francją. I to Francja gra dalej. A my mamy kolejną saszetkę. Jest Magicien De Paul z Argentyny. I jest Niemiec, Joshua Kimmich, fans favorite, więc mamy remis 1-1. A z bazówek Freuler, Szwajcaria. Osorio, Kanada. Jest Messi, Argentyna. Carrasco, Belgia. Malen, Holandia. I Dania, Mele. I zostają nam cztery saszetki z naklejkami. Co tutaj ciekawego nam wpadnie? Czy będzie ktoś z Francji, a może Niemiec? I jest Hiszpania, Marcos Llorente. Następnie logo Urugwaju. Jose Fonte, Portugalia. Collins Fay, Kamerun. I Fabinho, Brazylia. Ja tutaj oczywiście staram się delikatnie otwierać, bo w saszetkach można też trafić te rzadkie ekstra sticker. I kolejna saszetka. Bamba Dieng z Senegalu. Następnie Stany Zjednoczone. Brandon Aronson. Buchanan z Kanady. Djibril Sow. Szwajcaria. I jest Francja. Paul Pogba. Więc na ten moment Francja prowadzi 2-1 z Niemcami. Trzecia saszetka. I kto jest? Simon Kier z Danii. Następnie Leandro Paredes, Argentyna. Logo Japonii. Alireza Beiranvand z Iranu. I Malen, Holandia. I zostaje ostatnia saszetka. Czy ona tutaj coś zmieni? Mamy Harry'ego Kane'a z Anglii. Jay Sung Lee, Korea. Lionel Moreira, Costa Rica. Homam Ahmed, Katar. I Andre Ayew, Ghana. Czyli mamy rozstrzygnięcie. Francja wygrywa 2-1 z Niemcami. No i co, moi drodzy? No jestem ciekaw Waszych opinii odnośnie tych dwóch gazetek Just Kick It. Która limitka bardziej Was interesuje, jeżeli mielibyście wybrać? No i dajcie znać, co myślicie odnośnie kolejnego wydania, gdzie będzie już nowa kolekcja. 6 kart z FIFA i limitka z Jamalem Musialą. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!